a do dekoracji w kategorii kulturystyki osób niepełnosprawnych na wózkach poproszę pana wiceprezydenta miasta Białegostoku Aleksandra Sosnę, prezesa Polskiego Związku Kulturystyki Fitness i jednocześnie wiceprezydenta Europejskiej Federacji Kulturystyki Fitness Pawła Chlebowna oraz organizatora mistrzostw. Sekretarz musi powiedzieć wyniki. Ja tylko państwu powiem, że nasi zawodnicy należą do prekursorów tej formy kulturystyki w Europie i zarazili już troszkę inne kraje, bo w zeszłym roku, w ubiegłym roku pojawili się pierwsi kulturyści niepełnosprawni, również na Litwie, Szwecji, Skandynawii. No i życzeniem z pewnością jest tego środowiska, żeby doprowadzić do organizacji mistrzostw Europy w tej konkurencji. Jeżeli dobyli Amerykę, bo w Ameryce Stanów Zjednoczonych mistrzostwa krajowe startuje po raz 100 kulturystów niepełnosprawnych na wózkach. Także jesteśmy na dobrej drodze. Miejsce drugie zajmuje pan Czesław Korczak, klub Integracja Tarnobrzeg. Chciałbym teraz
poświęcić sobie spokojny czas na rozbudowę masy mięśniowej, żeby za jakiś czas wyjść i pocieszyć Państwa oko lepszą formą, większą masą mięśniową. Dziękuję serdecznie.